Łukasz Suchowski, Szkoły Mawiecy, GKS Wikielec. No panie trenerze, jakbyśmy chcieli podsumować, bo tam niestety przegramy, może i wysoko, ze Świtem Mazowieckim. Pewnie to dziwnie zabrzmi, niektórzy tego nie zrozumieją. Będzie wydawało mi się to śmieszne, ale wydaje mi się, że chłopcy zagraliśmy najlepsze spotkanie, odkąd ja tu jestem. Przynajmniej w roli dziś trenera, bo ja sobie nie przypominam spotkania, w którym byśmy mieli tyle sytuacji, bo tak naprawdę nie chcę teraz gdzieś tutaj zliczać ich, ale myślę, że 8-9 na pewno było sytuacji i to były sytuacje 100-procentowe, klarowne, które powinniśmy zamienić na bramkę. No i tutaj znowu pokazało życie piłka nożna, jakie to jest niesprawiedliwe, tak, mając tyle sytuacji, przegrać tak wysoko. Naprawdę nie mam tutaj pretensji żadnej do chłopaków. No, totalnie nas po prostu zespół Świtu wypunktował. Jeżeli miałem tu jakieś pozytywy, to no, oczywiście napawa optymizmem, tak? Postawa zawodników, że do 90 minuty tak naprawdę tutaj próbowaliśmy, graliśmy, stwarzaliśmy sobie sytuację, głowy nam, że tak powiem, nie spadły, to więc no, należy być tutaj, no, przyszłość myśleć pozytywnie. Wiadomo, że ciężko będzie teraz przepchnąć tak 3-0 wysoki wynik na operację, ale będziemy musieli sobie z tym poradzić i pojedziemy do Sosa i zobaczymy, będziemy tam się starali punkt odzyskać. Jak pan ocenia postawę tych nowych zawodników, którzy dziś zadebiutowali w Wikielcu? Staram się tam nigdzie na forum raczej nie oceniać zawodników, raczej wolę z nimi porozmawiać gdzieś tam indywidualnie i postawię na boisku. Natomiast ja mówię, no ogólnie jestem naprawdę zadowolony, chociaż mówię, dziwnie to zabrzmi, tak, przegrać 3-0 i być zadowolonym, ale ja jestem naprawdę zadowolony z chłopaków i mogą być dumni ze swojej postawy, wiadomo mniej troszeczkę z wyniku, bo w piłce nożnej najważniejszy jest wynik, tak, cały czas wynik będzie najważniejszy, za jakieś dziwnie to zabrzmi, no ale no tutaj no, nie są jazda figurowa, gdzieś tam punktów się nie przyznaje. Natomiast liczy się to, co jest w bramce, tak, a w tej bramce dzisiaj nie było nic i wysoko przegraliśmy.